dotychczas, jeżeli chcieliście kupić elektryczną hulajnogę, to wiązało się to z dość wysokim kosztem w okolicach 2000 zł. Pewnie zastanawiacie się, czy jest jakaś tańsza alternatywa. I oto ona, hulajnoga na minuty. Jesteśmy we Wrocławiu, gdzie testujemy pierwszą wypożyczalnię hulajnóg elektrycznych Lime. Jesteśmy szóstym krajem w Europie, w którym można wypożyczyć elektryczną hulajnogę Lime. Model, który tutaj posiadamy, to model Lime S, druga generacja tego sprzętu. Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, a planowana premiera jest także w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Łodzi. Model, który jest przed nami, czyli Lime S drugiej generacji, rozpędza się do 24 km na godzinę. I pewnie zastanawiacie się, czy legalne jest jeżdżenie nim i tak naprawdę w jakich miejscach. O tym powiedział nam Piotr Szereda z Wrocławskiej Straży Miejskiej. Elektryczne hulajnogi to właściwie nie jest pojazd, wobec czego każda osoba, która porusza się taką hulajnogą, jest w ruchu drogowym traktowana jako pieszy, wobec czego obowiązują ją wszystkie te przepisy, które w ustawie prawo o ruchu drogowym odnoszą się do pieszych. To skoro jest legalnym, żeby przemieszczać się na tej hulajnodze, to tak naprawdę na jakich zasadach i w jakich miejscach możemy to robić? Ponieważ, co ciekawe, nie możemy przemieszczać się nią na ścieżkach rowerowych. Ustawa prawo o ruchu drogowym wskazuje, że pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika. No wobec takiego zapisu ustawy prawo o ruchu drogowym osoba korzystająca z tego urządzenia jest obowiązana jechać chodnikiem. Nie, chociaż w dalszym ciągu musimy kierować się zdrowym rozsądkiem, mając na względzie to, że możemy jadąc potknąć się, przewrócić, upaść ze znacznie większą prędkością. Często te urządzenia rozwijają prędkość nawet około 25 km, wobec czego no, upadek już przy takiej prędkości na pewno byłby dla nas swego rodzaju zagrożeniem, wobec czego choćby dla własnego bezpieczeństwa można wyposażyć się w kask, ale nie jest to obligatoryjne. Podobnie jak w przypadku większości rzeczy w dzisiejszych czasach, potrzebujemy aplikacji mobilnej. Te można pobrać na telefony z Androidem albo iOS-em. Przy pierwszym logowaniu się będziemy musieli podać nasz numer telefonu i kraj, z którego ten numer pochodzi. Wtedy otrzymamy kod aktywacyjny i będziemy mogli założyć konto. Ale można to także kontynuować za pośrednictwem Facebooka, bądź zalogować się, jeżeli już mamy konto. I robimy to albo za pomocą maila, albo za pomocą telefonu. Podajemy nasz adres e-mail i podajemy hasło. Zaraz po otworzeniu aplikacji mamy dostęp do urządzeń, które znajdują się w pobliżu. One wczytują się na mapie i na bazie tej mapy możemy zlokalizować, gdzie są najbliższe hulajnogi. Oczywiście troszeczkę to zajmuje, aby się wczytało, natomiast tak jak widzicie, jesteśmy na dworcu głównym we Wrocławiu i zaraz obok mamy naszą hulajnogę. Aplikacja pokazuje nam też stan naładowania, dzięki czemu wiemy, jak daleko zajedziemy tą hulajnogą i możemy sobie policzyć, jaką mniej więcej trasę mamy do pokonania. Z boku mamy opcję dla użytkowników zalogowanych. Mamy teraz promocję i możemy uzyskać kredyty, ale przede wszystkim mamy portfel. W portfelu mamy dostęp do naszego salda, mamy też dostęp do promocji, dzięki którym możemy mieć tańsze przejazdy. Z boku znajdziemy także informacje o historii przejazdów, ich dystansie i kosztach, jakie ponieśliśmy podczas tych właśnie przejazdów. Klikając na kolejną opcję, mamy dostęp do takiej interaktywnej rozgrywki, zaparkowany czy nie. Użytkownicy po przejeździe hulajnogą mogą zrobić zdjęcie tego, jak hulajnoga jest zaparkowana, a potem inni użytkownicy w ramach gry mogą sprawdzić, czy hulajnoga jest zaparkowana prawidłowo. I na przykład mamy tutaj zdjęcie, sprawdzamy, czy jest zaparkowana prawidłowo. Stoi na nóżce, stoi w miejscu, które nie przeszkadza w ruchu, więc jest dobrze. Tutaj teoretycznie też wydaje się, że tak. No i to jest taka gierka, która tak naprawdę ma nas nauczyć tego, żeby te hulajnogi parkować prawidłowo. Aby móc skorzystać z hulajnogi, musimy ją odblokować, a żeby to odblokować, skorzystamy z kodu QR, który znajduje się na urządzeniu, znajduje się w górnej części.
po zeskanowaniu będziemy mieli dostęp do hulajnogi. Oczywiście może to zająć chwilę i jeżeli nie jesteście w stanie zeskanować, bo na przykład jest za ciemno, możecie włączyć flesza. I powinno to po chwili zadziałać. Jeżeli nie odblokujecie tego za pomocą aparatu, możecie przypisać kod, który znajduje się pod kodem QR. Hulajnoga z pomocą dźwięku daje nam znać, że jest wypożyczona. Podświetla się też na zielono. Aplikacja pokazuje nam czas naszej jazdy i zasięg, a także zasięg, jaki mamy w aplikacji z naszym dotychczasowym saldem, czyli tyle, ile mamy na koncie, tyle jesteśmy w stanie przejechać i cały czas jesteśmy informowani na bieżąco, jak duży jest to dystans. Możemy też zablokować sobie nasz przejazd, spauzować, jeżeli na przykład pójdziemy na kawę, tak jak tutaj sugeruje aplikacja, ale możemy go też zakończyć i właśnie teraz to zrobimy. Po zakończeniu aplikacja prosi, abyśmy zrobili zdjęcie. W tym przypadku akurat nie będziemy robić zdjęcia, no ale jeżeli zawsze chcecie, to możecie zrobić zdjęcie zaparkowanej hulajnogi, żeby pokazać, jak to wygląda. Hulajnoga dźwiękiem daje znać, że przejazd jest skończony. Możemy wręczyć 5 gwiazdek albo jedną, jak chcecie. Możemy też ocenić aplikację oczywiście. No i dostajemy taką informację, ile metrów przejechaliśmy hulajnogą, jak długo nam to zajęło. No i też ile dwutlenku węgla oszczędziliśmy w stosunku do przejazdu samochodem, ile byśmy go zużyli, gdybyśmy jechali samochodem, a ile go nie zużyliśmy, bo jechaliśmy elektryczną, ekologiczną hulajnogą. Możemy też udostępnić nasz przejazd, możemy też sprawdzić rachunek, który nam powie o tym, ile kosztował nas przejazd. No, myśmy akurat nic nie przejechali, więc zapłaciliśmy tyle, ile zapłaciło się za start i za minutę wypożyczenia. Natomiast jeżeli byśmy przejechali dłuższy dystans, oczywiście ta kwota byłaby wyższa. Jak wrażenia z jazdy? No, bardzo w porządku. Uważam, że ogólnie taki pomysł, żeby wprowadzić coś podobnego do Wrocławia, jest bardzo dobry, ponieważ jak sami widzicie, jest bardzo zakorkowane miasto i każdy sposób, żeby odkorkować, jest na wagę złota po prostu. A czy miałeś jakieś problemy podczas przejazdu? Coś cię szczególnie bolało? Nie wiem, miałeś wrażenie, że za bardzo się trzęsie, czy coś takiego? Może minimalnie, ale to zależy, myślę, od nawierzchni, po jakiej jeździmy. W każdym razie po tej ilości testów, jakie przeprowadziłem, to myślę, że nie mam jakichś większych uwag. A co do prędkości, jest wystarczająca? Jedzie za szybko może? Myślę, że jest w porządku, bo można to dostosować do jakby tego, jak preferujemy szybko przemieszczać się po mieście. Ale myślę, że w zależności od tego, czy wolimy przemieszczać się powoli w swoim tempie, czy może troszeczkę szybciej, kiedy nam się gdzieś śpieszy, to myślę, że wszystko jest w porządku. Wybrałbyś taką hulajnogę zamiast, nie wiem, załóżmy rowera miejskiego albo skutera elektrycznego? Myślę, że gdybym naprawdę musiał przemieścić się gdzieś dalej, to raczej bym się zdecydował na coś innego. Zwłaszcza, że jeżeli miałbym jakieś mniejsze odległości do pokonania, to myślę, że bym wybrał po prostu przejść się na nogach, ponieważ wiadomo, to są pewne koszty. Mówimy o wypożyczalni hulajnóg elektrycznych, to trzeba też porozmawiać o cenie, bo nie są to przejazdy darmowe. Kosztują 2 zł za aktywację pojazdu i 50 groszy od minuty przejazdu. Naliczanie jest sekundowe, ale nie zmienia to faktu, że koszt jest dość wysoki i nie bez powodu stoimy przy skuterze miejskim, który nie dość, że pozwala nam się poruszać z większą prędkością, to pozwala nam się też poruszać po drogach, co jest niemożliwe w przypadku hulajnogi elektrycznej. Dlatego też ta hulajnoga niekoniecznie będzie miała zastosowanie dla wszystkich. Myślę, że może mieć zastosowanie dla ludzi, którzy chcieliby się przemieścić, załóżmy, 2 przystanki albo jakąś niedużą odległość i chcieliby to zrobić szybciej niż zrobiliby to pieszo. Natomiast niekoniecznie szybciej niż miałoby to miejsce na skuterze
czy na samochodzie, czy może nawet na rowerze miejskim. Hulajnoga, trzeba przyznać, że to w znacznej mierze bajer, ale taki bajer, z którym ja szczerze dobrze się bawiłem i myślę, że wy też dobrze byście się bawili. To koniec naszego odcinka z serii Wideo Testujemy. Jeżeli macie pomysły, co moglibyśmy przetestować, oczywiście piszcie je w komentarzach, bądźcie z nami na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał, wchodźcie też na grupę Testerzy Wideotestów, gdzie dowiecie się o tym, co testujemy, a także dostaniecie masę porad dotyczących kupna smartfonu czy części do komputera.